Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj kolejny odcinek pytań i odpowiedzi, a w nim m.in. o naszej pielgrzymce do Częstochowy. Zapraszam. Logo mamy podświetlone na kolor niebieski, oczywiście właśnie dlatego, że będziemy mówili o pielgrzymkach. Dzisiaj dokładnie odbywa się pielgrzymka do Getschwałdu, 10. pielgrzymka tradycji katolickiej do Getschwałdu. Jeśli ktoś nie wie, co to są objawienia w Getschwałdzie, to odsyłam do naszego materiału sprzed 2 tygodni, jeśli dobrze pamiętam, gdzie przytaczam cały znany tekst tych objawień, co jest faktycznie rzeczą dosyć wyjątkową i na pewno bardzo wartościową. Jeśli ktoś jeszcze nie zna, to naprawdę zachęcam do zapoznania się. Pielgrzymka do Getschwałdu to na pewno taka rzecz, na którą warto pójść, warto w niej wziąć udział. Zachęcam. Zwykle jest to początek września. Oczywiście w tym roku już się to nie uda, natomiast w przyszłym roku jak najbardziej bardzo zachęcam. A jeszcze wcześniej, w sierpniu, pielgrzymka tradycji katolickiej do Częstochowy i ten temat chciałbym, żeby rozpoczął dzisiaj nasze pytania i odpowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że pielgrzymka w życiu każdego tradycjonalisty to rzecz absolutnie kluczowa. Dawno, dawno temu, gdy w roku 2006 ja osobiście po raz pierwszy wziąłem udział w pielgrzymce do Częstochowy, wtedy ta pielgrzymka liczyła tam 100 kilka osób, tak na początku, w dniu wyjścia. Ona wyrusza z Radości, oczywiście do Częstochowy, 4 sierpnia do 15 sierpnia. Gdy ja pierwszy raz brałem w niej udział, to praktycznie każdy, kto przychodził do Bractwa Świętego Piusa X na mszę świętą, kto regularnie we mszy świętej uczestniczył, albo zapoznał się z Bractwem właśnie przez tą pielgrzymkę tradycji katolickiej, albo przynajmniej po tym, jak już coś usłyszał, to przyszedł na tą pielgrzymkę i jego takie realne zaangażowanie się wynikało przynajmniej w dużej mierze właśnie z tych doświadczeń pielgrzymkowych. Pielgrzymki faktycznie miały wtedy, w tych wczesnych latach 2000 i wcześniej jeszcze w latach 90, czego ja, jeśli chodzi o apostolat Bractwa, nie pamiętam, bo ja zetknąłem się z Bractwem właśnie we wczesnych latach 2000. A więc w tych latach to właśnie pielgrzymki stanowiły to ten główny środek, który doprowadzał wiernych do tradycji katolickiej w Polsce. Ksiądz Karol Sztalin w ogóle wielokrotnie powtarzał, że uważa, że Polacy są najbardziej pielgrzymującym spośród katolickich narodów, że jest w nas coś takiego, co sprawia, że mamy naturalną tendencję do miłowania pielgrzymek, że nie spotkał żadnego katolickiego narodu, który by tak chętnie pielgrzymował, który z tak dużym oddaniem by to robił i na którego też pielgrzymki właśnie tak dobrze by działały, tak bardzo by zachęcały do tego, żeby wziąć w nich udział i też, żeby faktycznie zmieniać swoje życie, żeby faktycznie te pielgrzymki były swego rodzaju rekolekcjami. I to w zasadzie można by połączyć z jednym z pytań, które pojawiły się w tych pod postem, gdzie można było zadawać pytania. Pojawiło się pytanie o odnawiający się szlak świętego Jakuba i o to, jak katolik powinien pielgrzymować. Świetnie, możemy faktycznie to połączyć. Oczywiście, jeśli chodzi o szlak świętego Jakuba, to jak najbardziej jestem za. W pewnym sensie nawet jest to lepsza forma pielgrzymowania, gdy pielgrzym idzie faktycznie sam na tą pielgrzymkę, gdy wyrusza w tą drogę i nic go tam już nie rozprasza, nikt mu nie przeszkadza, tak trochę w cudzysłowie. No oczywiście jest to utrudnione, na przykład kwestia przystępowania do sakramentów, uczestnictwa we mszy świętej. Oczywiście jest to wtedy faktycznie pewien realny problem, ale na przykład taka mała grupka kilku osób z kapłanem, który prowadzi takich pielgrzymów do Santiago, myślę, że to jest w pewnym sensie wyjście absolutnie optymalne, bo najbardziej pasuje do takiego pielgrzymowego ducha i tu właśnie możemy przejść do tego, czymże jest taki pielgrzymi duch, czym pielgrzymka powinna się charakteryzować, czym powinna być napędzana, żeby faktycznie miała sens. Otóż
Żeby tak było, to pielgrzymka nie może być spacerem, okazją do jakiegoś spotkania towarzyskiego. To są rzeczy takie zupełnie trzeciorzędne. Natomiast ja pamiętam jeszcze bardzo dobrze z moich młodzieńczych lat. Pamiętam, gdy ja, będąc w liceum, tak spotykaliśmy się po godzinach, w cudzysłowie, to znaczy po szkolnych godzinach w takim młodzieńczym gronie, to pamiętam, że ten z nas, który nigdy do kościoła nie chodził, to on właśnie mówił, że o, ja na pewno pójdę kiedyś na pielgrzymkę, bo tam ładne dziewczyny można spotkać. A więc obawiam się, że w przypadku współczesnych pielgrzymek, które naturalnie też cały czas tracą, w cudzysłowie, klientele, tracą cały czas pielgrzymów, obawiam się, że ta motywacja wtedy zdecydowanie była bardzo znacząca. To też ten podany przykład, to nie była jedyna osoba, którą słyszałem, że wypowiadała takie słowa czy podobne słowa. Obawiam się, że wtedy faktycznie wiele osób szło po prostu na tą pielgrzymkę jako na rodzaj takiej, powiedzmy, przygody. I myślę, że ten spadek liczby pielgrzymów, który jest bardzo wyraźny, ja pamiętam dobrze, jak wtedy w latach 2000, jakie to tłumy szły na przykład z warszawską pielgrzymką, diecezjalną warszawską pielgrzymką i jak bardzo, tak wizualnie, teraz to są mniejsze pielgrzymki. Nie wiem, jak to wygląda w statystykach, ale też słyszałem jakiś czas temu, że liczba pielgrzymów ogólnie, która dociera do Częstochowy, zdecydowanie zmalała na przestrzeni ostatnich 20 lat. W ogóle mnie to nie dziwi, bo jeśli 20 lat temu ludzie szli już z motywacją w zasadzie świecką, no to teraz dużo fajniejsze rzeczy można robić z taką motywacją, w sensie takim tak świecko fajniejsze, tak? Jeśli ktoś ma motywację, żeby poznać ładne dziewczyny i spędzić mile czas, to myślę, że na pewno znajdzie wiele bardziej adekwatnych sposobów niż pielgrzymka do Częstochowy. Natomiast nasza pielgrzymka oczywiście cały czas rośnie. Już w tym roku po raz pierwszy były to dwie grupy, które podążały jedna za drugą. To pierwszy raz w historii naszej pielgrzymki taka organizacja była konieczna. Ta pielgrzymka cały czas rośnie. Dlaczego? Dlatego, że jest pielgrzymką. Dlatego, że ludzie, którzy szukają pielgrzymki, no, szukają takiej pielgrzymki, gdzie faktycznie będzie czuć tego ducha pobożności, gdzie będzie widać, że o to właśnie chodzi na tej pielgrzymce, o Pana Boga, o to zmierzanie do Pana Boga, bo to jest ta wielka idea, można powiedzieć wielka pielgrzymia idea, to jest cel. Bóg, który jest celem naszym całkowitym i my do Niego zdążamy. Zostawiamy wszystko, nie zostajemy gdzieś po drodze, zostawiamy nasze doczesne sprawy tymczasowo i zdążamy do tego celu. Z całym naszym oddaniem, całą naszą siłą. To jest ten wielki ideał pielgrzymi. No i jeśli to wygląda tak, że motywacja jest jakaś tam świecka, żeby było przyjemnie, no to oczywiście to za bardzo nie ma sensu. Oczywiście to się ze sobą gryzie i nawet tak zewnętrznie, patrząc, tylko rzucając tylko okiem na te współczesne pielgrzymie grupy i na naszą grupę tradycji katolickiej, no to oczywiście to jest ogromna różnica. To znaczy, tamte pielgrzymki śpiewają przeważnie jakieś zupełnie świeckie, wesołe piosenki, bawią się, ubrane są oczywiście tak jak też ludzie dzisiaj w kościołach bardzo często w ogóle nie zwraca się uwagi na to, jak jest się ubranym. Tak samo na tych pielgrzymkach wygląda to, brzmi to jak właśnie taki pochód, taki radosny pochód, no właśnie świecki, takich ludzi, którzy raczej zdążają, żeby spędzić miło czas. Są tam elementy oczywiście pobożne i absolutnie nie twierdzę, że każdy, kto idzie na taką pielgrzymkę, to ma jakąś świecką intencję. Oczywiście, że są tam ludzie pobożni, tylko że oni, moim zdaniem, naturalnie będą czuli się tam źle i dlatego te pielgrzymki się kurczą, no bo tych, którzy chcą po świecku miło spędzić czas, no z czasem idą gdzieś indziej. A ci, którzy szukają czegoś naprawdę pobożnego, szukają gdzie indziej, bo tam tego nie znajdują. A więc to od razu, nawet na takich zewnętrznych ujęciach widać, myślę, że gdy montażysta pokaże nam ujęcia z naszej pielgrzymki, to też każdy, kto widział jakąkolwiek inną pielgrzymkę, od razu tą różnicę zobaczy. Thank you.
Ja w tym roku miałem okazję po raz kolejny po kilku już latach przerwy w pielgrzymce uczestniczyć, wprawdzie tylko w ostatnich 3 dniach, ale jednak udało mi się wrócić do tego pięknego zwyczaju. Pamiętam wtedy, jak w roku 2006 zacząłem chodzić, to później przez praktycznie 10 lat bez przerwy albo z jakąś bardzo krótką, jednoroczną przerwą chodziłem nieustannie, bo tak wielkie na mnie to wrażenie zrobiło, bo tak wielkie to było dla mnie wydarzenie. To połączenie zarówno tej takiej prawdziwej, pobożnej duchowości, tego ideału pielgrzymiego, tego zostawienia wszystkiego i naprawdę pójścia w jedną stronę do Częstochowy, pójścia właśnie do Pana Boga, tak? Ten ideał takich rekolekcji w drodze, bo to faktycznie są prawdziwe rekolekcje. To sam ten fakt, że się idzie, jest swego rodzaju rekolekcjami, właśnie gdy pielgrzymka jest dobrze zrobiona. Bo ten fakt tego nie zostawania gdzieś tam po drodze, nie przywiązywania się do tych rzeczy doczesnych, tylko tego podążania do celu, sam on sobie jest taki bardzo, bardzo symboliczny i piękny. Pamiętam, że te momenty, te sceny z tej pielgrzymki właśnie, kiedy człowiek już naprawdę nie ma siły, a jednak dalej idzie. Na pierwszych pielgrzymkach w ogóle nocowaliśmy bardzo często w stodołach, co teraz już się praktycznie nie zdarza. Po części dlatego, że w ogóle już takich stodół pewnie nie ma. Znaczy, tak jak wtedy, to praktycznie w każdej takiej wioseczce w roku tym 2006, to można było takie stodoły znaleźć, może nie w każdej, ale w sporej części, gdzie można było nocować. To wszystko miało taki swój jedyny niepowtarzalny klimat. Te momenty, gdy 2 dni pod rząd padało i człowiek budził się w mokrych ubraniach i te, które były zamoczone, nie wyschły, no bo oczywiście padało w mokrym namiocie i trzeba było dalej iść i później jeść w deszczu śniadanie i w deszczu obiad 2 dzień z rzędu. I kiedy te morale wtedy drastycznie spadały, a jednak wytrzymywaliśmy, jednak szliśmy dalej, jednak ten ideał właśnie tego zdążania do celu, jednak to nas utrzymywało w tej drodze. To są momenty, które człowiek pamięta całe życie, podobnie jak gdy pielgrzymka w trasie się czymś zatruje i pojawiają się powszechne problemy żołądkowe. Takie sceny również pamiętam, które były na swój sposób dosyć drastyczne. Jak pamiętam, gdy próbowałem się, wnozowaliśmy w jakiejś remizie i do dzisiaj mam to przed oczami, jak obudziłem się, czując się źle, gdzie zbierało mi się na wymioty i musiałem już wybiec z tej remizy, ale po ciemku, z sali, w której śpi jeszcze, nie wiem, 20 innych osób. I nie pamiętając w ogóle, budząc się, nie pamiętając, gdzie jestem i co się dzieje, budząc się w środku nocy, biegnąc tak jakby na ślepo, próbując znaleźć wyjście z tej stodoły i gdy mi się udało je znaleźć, to okazało się właśnie, że nie jestem sam, tylko połowa tych mieszkańców, w cudzysłowie, tej remizy jest w podobnej sytuacji jak ja. Takie rzeczy oczywiście, może nie to, że regularnie się na pielgrzymkach zdarzają, raz mam dokładnie z tych wszystkich wielu lat, to było kilkanaście razy, kiedy byłem na pielgrzymce, raz zdarzyło się coś takiego w takiej skali. Oczywiście na pielgrzymce dosyć łatwo jest różnego rodzaju problemy żołądkowe, no bo je się cały czas w trasie. Ludzie częstują, wystawiają rzeczy, to stoi czasem też jakoś na słońcu i wiadomo też, jak się po prostu je cały czas w innym miejscu, w trasie, w takich warunkach pieszych, to łatwo może do jakiegoś tam zatrucia dojść. Także takie rzeczy na pielgrzymce mogą się zdarzyć, ale te wszystkie trudności właśnie znoszone w takim duchu ofiary. Dobrze pamiętam też do dzisiaj jedną ze scen. Nie wiem, to była jedna z pierwszych pielgrzymek, być może moja w ogóle pierwsza pielgrzymka, gdzie teraz jest luksus, bo teraz wozimy ze sobą i prysznice, i to, i toje. Natomiast wtedy takich luksusów nie było. I pamiętam, taka długa kolejka, która ustawia się do tej jednej Słowojki gdzieś na wsi. Długa kolejka pielgrzymów stojąca do tej Słowojki. I pamiętam, wychodzi ktoś z tej Słowojki, taki szczęśliwy, w sensie żartuje sobie z kimś innym, gdzie naprawdę ta Słowojka nie sprawiała powodów, jakby nie dawała powodów do radości i ktoś tak żartem rzucił do tych osób, ale przecież to jest pielgrzymka pokutna, co wy się tak cieszycie z tej Słowojki? No i te osoby odpowiedziały, ale pokutę trzeba znosić z radością. Do dzisiaj pamiętam tą scenę, bo
było w niej na swój sposób coś pięknego. Może w opisie nie brzmi jakoś bardzo spektakularnie. Natomiast ten duch ofiary, który na pielgrzymce jest, oczywiście zdarzają się jak wszędzie są różne ludzkie upadki i słabości, zdarzają się też rzeczy w jakiś sposób przykre i czasami taki rażący brak tego ducha ofiary oczywiście też się zdarza. Natomiast co do zasady, naprawdę jest to doświadczenie piękne, budujące. Ja każdego, kto tylko czuje się na siłach, a takich, którzy nie czują się na siłach, być może też zapraszam do tego, żeby w naszej pielgrzymce do Częstochowy wziąć udział, żeby w naszej pielgrzymce do Gierszfałdu wziąć udział. To do Gierszfałdu pielgrzymka dużo krótsza, jednodniowa, więc dużo też mniej wymagająca, a więc bardzo serdecznie zapraszam. Czas, żeby przejść do pytań i odpowiedzi. Za jakie przestępstwa Kościół katolicki dopuszcza wykonywanie kary śmierci? A więc zacznijmy od tego, że Kościół jako taki kary śmierci nie wykonuje, a więc też w swoim prawodawstwie się tym nie zajmuje, kiedy to jest dopuszczalne, kiedy to jest niedopuszczalne. Jest to oczywiście jakiś przedmiot, powiedzmy, takiej refleksji w teologii moralnej, no bo jakąś odpowiedź teolodzy powinni dać tym rządzącym, którzy chcieliby wiedzieć, tak, jeśli mówimy o katolickich rządzących. Natomiast tutaj zasada jest dosyć ogólna, to znaczy oczywiście muszą to być zbrodnie kapitalne, to znaczy muszą być to zbrodnie bardzo poważne i musimy mieć do czynienia z człowiekiem, który stanowi bardzo konkretne, realne zagrożenie dla społeczeństwa i to zagrożone dobro społeczeństwa usprawiedliwia nawet właśnie tą karę ostateczną, to znaczy ta osoba musi bardzo realnie, bardzo poważnie zagrażać dobru całego społeczeństwa. Dopiero wtedy faktycznie jest to możliwe. Moim zdaniem dosyć adekwatnym byłoby, żeby stosować karę śmierci w przypadku recydywistów. To znaczy wtedy minimalizuje się to ryzyko tego, że popełni się błąd, bo jednak sąd jakiś tam błąd może popełnić i często wobec kary śmierci stawia się taki zarzut, że no ale jak się sędzia pomyli, oczywiście sędzia zawsze może się pomylić i myślę, że gdyby stosować karę śmierci wobec recydywistów, zminimalizowałoby się wtedy naprawdę to niebezpieczeństwo pomyłki. Rozpoczął się rok szkolny, to kolejne pytanie. Dzieci znowu będą czytały lektury. Dobrze. Moje pytanie brzmi, czy te pozycje książkowe uznawane za kanon mogą mieć dla katolika jakąkolwiek wartość? Powinny mieć wartość. To znaczy, większość autorów naszych i obcych, tak zwanych wieszczów, tych książek wiodła żywot, delikatnie mówiąc, problematyczny. No, można by jako kontrprzykład przytoczyć na przykład naszego Norwida, który prowadził żywot wręcz bohaterski, można powiedzieć, bardzo wzorowe życie. Nie tylko moralnie, ale i popadali w różne herezje, mniejsze lub większe. Tu rozumiem, że być może chodzi o Mickiewicza, który akurat wtedy, gdy już popadł w herezję, to nie pisał, bo to jest też taki ciekawy przykład, obraz tego, jak często herezja działa, to znaczy odbiera siły witalne, choć może to na przykładzie jednego przypadku, może to nieuprawniony wniosek, ale myślę, że jest to dosyć naturalne. Zwykle herezje, te powiedzmy chrześcijańskie herezje zwykle idą w stronę potępiania tego, co doczesne, tego, co materialne, tak? Jeśli spojrzymy na odłamy protestantyzmu, to prawie zawsze to tak wygląda. Protestantyzm ma w sobie zawsze coś takiego, ta sola scriptura, tak? I tylko to, tylko i wyłącznie to. Coś takiego fanatycznego z jednoczesną pogardą dla rozumu, stąd też pogardą dla sztuki. Stąd też myślę, że naturalnie właśnie gdy człowiek popada w herezję, to też jego powiedzmy, żywot artystyczny będzie na tym cierpiał. Choć oczywiście bez wątpienia są heretycy artyści, jak na przykład Bach, akurat nie w przypadku lektur, tak, ale w przypadku muzyki. Natomiast to chyba ksiądz Amsel Gruber, nasz profesor od egzegezy, ale też specjalista od muzyki, mówił, że muzyka Bacha jest wybitnie katolicka. Znaczy, że Bach jeszcze przesiąkł tą kulturą katolicką na tyle, że był w stanie tworzyć dzieła, które tchną takim katolickim światopoglądem, katolicką cywilizacją, pomimo tego, że sam już uległ protestanckim błędom.
Jaki powinien być stosunek katolika do tych książek? Czy mogą one mieć jakąkolwiek wartość poza może ładnym stylem, formą? Oczywiście, gdyby te książki były heretyckie z założenia, no to oczywiście takich książek nie powinniśmy traktować jako kanon, jako coś, co kształtuje nas i nasze pokolenia, i nasze młode pokolenia i nasze społeczeństwo. Natomiast jeśli mówimy na przykład właśnie o Mickiewiczu, gdy pisał swoje wielkie dzieła, to był katolikiem i bardzo pobożnym katolikiem wtedy, tak? To też nie akurat w przypadku naszych wieszczów mamy dosyć dobrą sytuację, tak? W dużo gorszej sytuacji są Niemcy, gdzie faktycznie mnóstwo tam jest różnego rodzaju herezji, to takich naprawdę grubych herezji, również wśród tych największych artystów, jak Goethego na przykład, jak u Goethego na przykład. A więc jak najbardziej mogą mieć wartości, czy to twórczość Mickiewicza, czy tym bardziej twórczość Norwida, oprócz tego, że jest wielkim dziełem intelektu, wielkim dziełem rozumu, bo sztuka jest dziełem rozumu, czego my dzisiaj nie pamiętamy i być może trochę nawet to pytanie z tego wynika, że nie pamiętamy, że sztuka jest właśnie sztuką, umiejętnością wzięcia materii, różnorakiej materii w karby, rozum, który kształtuje, formuje i czyni cuda z tej materii, która została nam dana. Jest to twórczość, czynność wybitnie ludzka i bardzo mocno naśladująca Pana Boga. Oczywiście w granicach naszych możliwości, w żadnym wypadku nie jest to uzurpacja, bo Pan Bóg daje nam właśnie te możliwości. Jest to coś pięknego i wielkiego już samo w sobie. Natomiast jeśli jednocześnie jest przepełnione taką katolicką myślą, kulturą, to jest oczywiście bardzo, bardzo wartościowe. Czy osoba żyjąca wątpliwie moralnie w ogóle może spłodzić coś wartościowego, powiedzmy w szeroko rozumianej sztuce? Tutaj pojawia się w moim umyśle znowu pewne pytanie. Czy osoba pytająca nie jest przypadkiem jakimś nastolatkiem? Przepraszam, nie chcę tutaj nikogo w żaden sposób obrażać, natomiast wydaje mi się, że jest to taki sposób myślenia bardzo młodzieńczy. Na zasadzie człowiek, który przeżył już trochę w swoim życiu, doświadczył, przewalczył też trochę walk, doskonale wie, że tak jak święty Paweł doskonale wiedział, gdy mówi o tym aniele szatana, który go tam policzkuje nieustannie, to mówi: prosiłem Pana trzykroć, żeby go zabrał ode mnie, a Pan mi odpowiedział: wystarczy Ci mojej łaski. Osoba wielka i święta to bardzo rzadko jest osoba uchroniona przed wielkimi walkami, a jeśli nigdy nie jest uchroniona przed wielkimi walkami, nawet jeśli weźmiemy świętą Teresę od Dziesiątka Jezus, która nigdy nie popadła najprawdopodobniej nigdy nie popadła w grzech ciężki w całym swoim życiu, to przecież ona doświadczała wielkich pokus i takich pokus praktycznych i takich pokus przeciwko wierze, takiej oschłości duchowej i też te wielkie próby. Najpierw w młodym wieku umiera jej mama, później tato przecież choruje psychicznie. Naprawdę bardzo, bardzo wielkie próby przechodzi i w ten sposób tworzą się ludzie wielcy, właśnie przez pokonywanie wielkich prób, również przez walczenie z wielkimi pokusami. Przecież Matka Boża, która nigdy najmniejszego grzechu nie popełniła, również została poddana tej ogromnej, wielkiej próbie tego cierpienia, współofiarowania z Panem naszym Jezusem Chrystusem. A więc to, że człowiek w jakieś grzechy upada, to na pewno nie świadczy o tym, że jest jakiś całkowicie zepsuty. Tak? Po to jest sakrament spowiedzi, po to został nam dany, żebyśmy podnosili się z naszych grzechów, żebyśmy walczyli. Oczywiście, że zdarzają się ludzie, którzy wchodzą w jakieś nałogi, żyją w tych nałogach i później umierają w tych nałogach. Oczywiście, że jest to straszne i na pewno będzie to rzutowało w jakiś sposób na ich sztukę i w tym sensie na pewno będzie to szkodziło też ich sztuce, bo dobra, prawdziwa, taka pełna sztuka, no to jest oczywiście sztuka tworzona przez człowieka, który żyje pełnią życia, czyli takiego, który nie jest zniewolony przez jakiś nałóg, który wpada w jakieś takie właśnie niewolnictwo materii, że coś go ciągnie tak nieustannie do siebie, że nie jest w stanie nad sobą zapanować. Bez wątpienia każdy taki grzech, nałóg, to będzie szkodziło tej sztuce, natomiast człowiek, który gdzieś tam boryka się ze swoimi słabościami, być może ma taki epizod, że żyje w jakiś sposób niewłaściwy, to na pewno jeszcze nie przekreśla go w całości. No pamiętamy właśnie chociażby świętego Pawła, który żyje najpierw jako prześladowca Marii Magdalenki,
Magdalenę, która żyje najpierw jako nierządnica. Naprawdę nie róbmy z tego świata. Dlatego pytam o ten wiek. Znaczy nie pytam, proszę nie odpowiadać. Tylko to wydaje mi się właśnie takie młodzieńcze, w takim sensie takiego właśnie rozdzielenia, że to są ci dobrzy, to jesteśmy my, to są ci źli, to są ci inni. W rzeczywistości to jest tak, że ta walka pomiędzy dobrym a złem odbywa się w nas, w naszej duszy, bo my jesteśmy poddawani nieustannie tej pokusie i dobrze. I właśnie przez te walki rośniemy i właśnie przez tego anioła szatana, który świętego Pawła policzkował, on stał się tym, kim był. Nie tylko był wielki, ale był również pokorny. To wszystko jest naprawdę, naprawdę wielkie, bardzo piękne i potrzebne i taki sposób patrzenia, że o, jak ktoś jest grzesznikiem, to na pewno nic dobrego nie zrobi. No to pamiętajmy o chociażby właśnie świętej Marii Magdalenie, czy właśnie świętym Pawle. Kolejne pytanie. Co ksiądz sądzi o działalności kanału YouTube Siostry Bruny od Maryi? Według komunikatu Kurii Częstochowskiej ta siostra nie składała ślubów zakonnych, więc jest tylko osobą świecką. To myślę, że jest prawda. W swoich wypowiedziach często powołuje się na bractwo i autorytet arcybiskupa Lefebvre, co może prowadzić zamęt wśród wiernych bractwa. Proszę o opinię na ten temat. To znaczy, nie wiem, co mogłoby tutaj jakiś zamęt wprowadzić. W sensie to, że osoba, która nie jest siostrą, a nazywa się siostrą, w jakiś sposób powołuje się na arcybiskupa, czy to może wprowadzić zamęt? Nie wiem. Znaczy, nie bardzo widzę tutaj jakiś czynnik rozsadzający. Co do zasady, są takie osoby w świecie, które, zwłaszcza teraz, w tych czasach takiego kryzysu, kiedy iść do zakonu faktycznie jest dosyć trudno, w sensie takim, nie, że trudno jest się dostać do zakonu, bo oczywiście biorą każdego, kto tylko chce, tylko że jak ktoś jest pobożny, no to raczej go tej wiary pozbawią w tym zakonie, a nie pozwolą mu w tej wierze wzrastać. Że mamy sporo takich osób, które albo wystąpiły z jakiegoś klasztoru, albo właśnie nie wstąpiły do klasztoru, ale tak naprawdę miałyby to powołanie zakonne. Jak, jeśli takie osoby mnie słuchają, to oczywiście zachęcam do tego, żeby już za młodych lat wstąpić do jakiegoś tradycyjnego klasztoru. Mamy tradycyjne klasztory, wprawdzie jeszcze nie w Polsce, ale jak najbardziej rozsiane po świecie i tutaj granica państwa nie powinna stanowić przeszkody, jak ktoś chce swoje życie Panu Bogu poświęcić. Natomiast no, są takie osoby i zawsze gdzieś tam w kościele były takie osoby, które są takimi samozwańczymi pustelnikami i to faktycznie należałoby jakby tak jasno postawić, to znaczy nie wiem, ja siostry Bruny nie słucham, to znaczy zdarzyło mi się wysłuchać, nie wiem, może dwóch jakichś materiałów i te dwa, które wysłuchałem, nie znalazłem tam nic takiego niewłaściwego, czego bym się jakoś chciał przyczepić, także nie spodziewam się, żeby były tam jakieś złe treści. Rozumiem, że to może być w jakiś sposób takie dziwne, że ktoś, kto nie jest w żaden sposób osobą Bogu poświęconą, nosi habit i nazywa się siostrą. Natomiast, tak jak wspomniałem, takie osoby zawsze gdzieś tam w historii Kościoła były. Jest to w jakimś sensie niebezpieczne, no bo w jakiś sposób może jest to swego rodzaju uzurpacja takiego autorytetu osoby duchownej. Dlatego musi być to jasno wyrażone, że taka osoba nie jest siostrą zakonną w tym ścisłym znaczeniu tego słowa, że jest tak naprawdę po prostu osobą świecką, która stworzyła sobie swoją własną pustelnię i żyje właśnie w ten sposób. Z tego co wiem, z tego wydaje mi się, opowiem w ten sposób, jest siostra Bruna tego nie ukrywa, że jest to w ten sposób, ale nie wiem na ile jest to jasne i czytelne, więc powinno być to jasne i czytelne i wtedy należy ją traktować jako tak, no, świecką osobę, która w jakiś sposób stworzyła sobie swoją własną pustelnię, czy to jest mądre, roztropne, czy to będzie dobrze działało, to ja tego nie wiem, w sensie czy będzie dobrze działało, nie wiem, czy jest roztropne. Na pewno katolik słuchający takich osób nie powinien przyjmować tego, co słyszę, jakby to pochodziło od urzędu nauczycielskiego, albo jakby to pochodziło nawet od wykształconego teologa. Jest to prywatny komentarz osoby, która sama siebie uczyniła pustelnikiem. Czy to oznacza, że nie może powiedzieć nic mądrego? Nie, no wręcz przeciwnie. I wydaje się, że większość tych treści jest co do zasady w miarę zgodna, przynajmniej w ten sposób, przynajmniej zgodna z
linią bractwa. Czy to znaczy, że zachęcam do słuchania? Ani nie zachęcam, ani nie odradzam. Natomiast jeśli ktoś słucha, to myślę, że powinien cały czas mieć w tyle głowy, że właśnie jest to osoba prywatna, która ten sposób życia obrała. Kolejny komentarz to komentarz osoby, która chciała stworzyć listę pytań, ze wszystkich pytań i odpowiedzi. I jest to dłuższy komentarz i ta osoba zgłasza różnego rodzaju propozycje. Ja bardzo popieram tą ideę i chętnie pomogę jak mogę i dlatego też teraz o tym mówię. Każdy, kto chciałby się zaangażować właśnie w stworzenie takiej kompletnej listy pytań, na które odpowiadam w pytaniach i odpowiedziach, jak najbardziej jest do tego zachęcony, żeby wziąć w tym udział. Jak to zrobić? Nie wiem. Myślę, że należałoby stworzyć jakiś taki kanał komunikacyjny, może jakąś prywatną grupę na Facebooku, nie wiem. Może mogę zrobić posta specjalnie do tego, jeśli uważacie, że to będzie sensowne, pod którym właśnie w komentarzach można na ten temat porozmawiać, czy tutaj po prostu otworzyć wątek w tym materiale i przedyskutować, jak to zrobić najlepiej. Nie wiem, ja bym chciał tak mało, jak to możliwe, się w to angażować, bo mam dosyć własnych zajęć, żeby jeszcze zajmować się dodatkowo tworzeniem rzeczy związanych z powiedzmy taką listą pytań, ale bardzo chętnie pomogę, także jeśli macie pomysły, jak to najlepiej zrobić, chętnie się w to w jakiś sposób zaangażuję, natomiast sposób wymagający minimalnej ilości czasu. Czy zna ksiądz książkę księdza nie wiem, jak go się czyta, Martin, nie pamiętam, jakie on jest narodowości, pod tytułem Dom smagany wiatrem. Znam, ale nie czytałem, to znaczy wiem, o co chodzi, miałem w ręku, przeglądałem i rozmawiałem z kimś, kto czytał, ale nie czytałem. Czy to może być prawdą, że w Watykanie była intronizacja Lucyfera? W tej książce jest to opisane. Dziękuję za księdza nauki i pozdrawiam. Co do zasady, nie należy wyciągać z powieści wniosków, że tak pewnie było. Ja nie wiem, czy tak było, natomiast to, że ktoś napisał w powieści, że tak było, no to nie jest wystarczający powód, żeby wychodzić z założenia, że faktycznie tak było. Czyli jednak traktowałbym powieści jak powieści. Czy warto, można, powinno modlić się za osoby, o których wiemy, że odeszły w grzechu śmiertelnym? Na przykład osoby, które samodzielnie pozbawiły się życia. Czy z jakiegoś powodu możemy mieć jeszcze nadzieję, że nasze modlitwy mogą im jakkolwiek pomóc? Tak, warto. W przypadku, w zasadzie w każdym przypadku, gdzie na zewnątrz widzimy, że ta osoba odchodzi w stanie grzechu śmiertelnego, nie wiemy, co dzieje się wewnątrz tej duszy, może się w ostatniej chwili pojawić jeszcze żal i nasze modlitwy mogą w tym jak najbardziej pomóc. Pamiętajmy o tym, że Pan Bóg działa poza czasem. To znaczy, to nie jest tak, że jak my się w czyjejś intencji modlimy, również zmarłej osoby, to nie jest tak, że Pan Bóg nie mógł dać łaski za życia tej osobie ze względu na naszą modlitwę później. Mógł dać, oczywiście. Jeśli ja się dzisiaj pomodlę w intencji kogoś, kto zmarł, jak najbardziej Pan Bóg 30 lat wcześniej mógł udzielić mu łaski ze względu na tą modlitwę, którą ja odmówiłem dopiero dzisiaj, bo oczywiście Pan Bóg doskonale wie, co się wydarzy w przyszłości, widzi całą linię czasową dokładnie tak samo aktualnie, jak my widzimy to, co jest nawet dużo lepiej niż my, to, co my teraz widzimy aktualnie. Dla niego wszystko, cała linia czasu jest zupełnie aktualna, stąd może działać z naszego punktu widzenia w przeszłości, ze względu na coś, co z naszego punktu widzenia dzieje się w przyszłości. To jest w ogóle piękna myśl i taka szokująca w pierwszej chwili może być, natomiast piękna, właśnie pokazująca ten ogrom Boga, który całą linię czasu od stworzenia w całą nieskończoność widzi ją dokładnie tak samo aktualną, tak jak taki rozłożony łańcuch, gdzie konkretne elementy, punkty czasu stanowią takie kolejne ogniwa i to wszystko jest dokładnie tak samo aktualne z Bożej perspektywy, bo on jest oczywiście zupełnie poza kategorią czasu. A więc jak najbardziej taka modlitwa ma sens. Kolejne pytanie. Czy ksiądz Bańka ma serce?
jak to oskarżał nas ksiądz Remigiusz Recław, tradycjonaliści nie mają miłości w serduszku, ale jednak nie mówił, że nie mamy serca, więc chyba nie jest aż tak źle. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pisze do księdza z zapytaniem o serce. W dzisiejszym świecie mnóstwo osób używa stwierdzenia, iż trzeba i należy słuchać serca. I chciałbym poznać księdza stanowisko na ten temat. Czym jest to serce? Myślę, że gdy ludzie tak mówią, że trzeba słuchać serca, to mają na myśli tak mętnie coś w stylu empatii albo sumienia, coś takiego, tak? Też to jest dosyć mętne i niesprecyzowane nawet w ich pojęciu. Czy faktycznie należy słuchać serca i co to znaczy słuchać serca? No właśnie, co to znaczy w takiej, powiedzmy, tomistycznej wizji człowieka? Serce jest obrazem woli i ewentualnie może być też obrazem uczuć, ale przede wszystkim jest obrazem woli, a więc słuchanie serca oznaczałoby raczej podążanie, powiedzmy w tym takim tomistycznym ujęciu, podążanie raczej właśnie za czymś takim emocjonalnym, bo za wolą samą raczej się nie podąża, także raczej by to w ujęciu tomistycznym oznaczało podążanie na przykład właśnie za empatią, tak? Za jakimiś takimi emocjonalnymi pobudkami. Czy należy więc słuchać serca? Niekoniecznie. Czasem może podpowiedzieć dobrze, natomiast co do zasady należy słuchać rozumu. Czym jest serce i za co jest odpowiedzialne? I nie chodzi mi o fizjologię. Dlaczego tyle wzmianek o sercu w Biblii? Tutaj w jaki sposób w języku hebrajskim jest używane, jest rozumiane serce, to jest kwestia faktycznie inna i trudniejsza. Mamy na przykład, będziesz miłował Pana Boga, Twojego z całego serca, Twojego z całej duszy swojej, ze wszystkich myśli swoich. Tutaj to serce jako obraz woli faktycznie by dosyć dobrze pasował z całego serca, z swojej duszy i ze wszystkich myśli swoich. Pasowałoby to jako obraz woli, natomiast podejrzewam, że jak to w języku hebrajskim, ten obraz będzie jeszcze szerszy. Często Biblia używa obrazu jakiejś części ciała jako obrazu jakichś motywacji. Serce, które wydaje się być obrazem właśnie woli, a później nerka, wątroby jako obraz uczuć. Tutaj trzeba by pytać kogoś, kto specjalizuje się w tym języku biblijnym. Ja nie mam tutaj aż tak dokładnej wiedzy, żeby się tak z całą pewnością na ten temat wypowiadać. Natomiast ewidentnie również w Biblii serce jako symbol ma takie fundamentalne znaczenie, tak? To widać, że to jest coś kluczowego. Od razu pierwsze, co się pojawia z całego serca twojego, tak? To jest ewidentnie coś bardzo ważnego. Myślałem, że główną rolą serca jest nasza ludzka niedoskonała miłość wypływająca z niego do bliźniego, ale miłość to decyzja wynikająca z woli i rozumu. No tak, jeśli przyjmiemy serce jako obraz woli, no to wtedy to doskonale pasuje. Więc po co nam serca? To, że mamy je w całości ofiarować Bogu, jest oczywiste i totalnie się z tym zgadzam, ale co ofiarujemy? Mięsień czy to, co się za nim kryje w duchowym wymiarze? Jeżeli to co się kryje za nim, to co? A więc przede wszystkim wola. Tutaj to pasuje bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście oddajemy również nasze rozumy, natomiast to jest zrozumiałe, że serce jako wyższa władza decyzyjna, to znaczy jeśli rozumiemy serce jako obraz woli, to wtedy to przede wszystkim oddajemy, bo to jest to, co zależy od nas. Rozum jest otwarty na przyjęcie Bożej prawdy, a wola później odpowiada tą reakcją i w tym sensie oddanie tego serca będzie jak najbardziej odpowiednim, będzie właśnie tym, co należy Panu Bogu oddać. Co to jest tomizm egzystencjalny? Mógłby ksiądz wyjaśnić, czym różni się od zwykłego tomizmu? Tomizm egzystencjalny jest taką, powiedzmy, odmianą, odnogą neotomizmu i ja nie jestem specjalistą od tych nowych odmian tomizmu. Jako reprezentantów podaje się Marytena, którego właśnie studiuję, także będzie coś w tym temacie niedługo albo za długo, ale jednak ukaże się na pewno na naszym kanale. Ten faktycznie jest bardzo ciekawy. W pierwszej chwili byłem
zachwyconym. Jego książka Humanizm Integralny jest faktycznie bardzo ciekawa na początku, aż do momentu, jak zaczyna chwalić Związek Radziecki. W tym momencie robi się to trochę groteskowe. To znaczy, nie chwali w tym sensie, że widzi, dostrzega te zbrodnie i tak dalej, ale w swoim takim dostrzeganiu zalet, akurat w przypadku komunistów, jest wyjątkowo gorliwy. Wyjątkowo gorliwie dostrzega te zalety komunizmu. Także jako polskich reprezentantów podaje się na przykład księdza Krąbca, którego dzieła też znam stosunkowo słabo. Myślę, że jak będę mógł zrecenzować Humanizm Integralny Marytena, to będzie też okazja, żeby odnieść się do tego, co nazywa się tomizmem egzystencjalnym. Choć mi się wydaje, że to jest troszkę... Na chwilę obecną. Wydaje mi się, że to jest pojęcie trochę na siłę, bo przecież Marytena podaje się również jako ojca personalizmu. I być może właśnie ten tomizm egzystencjalny by pasował do niego bardziej niż personalizm. Znaczy, na chwilę obecną nie widzę tam nic takiego ściśle personalistycznego u Marytena, ale to jeszcze sobie będziemy mieli okazję omówić w przyszłości. Czy to prawda, że ambicja i kreatywność nie są wcale dobre i prowadzą do pychy? Nieprawda. Spotkałem się ze stwierdzeniem, że powinniśmy odkryć, jak Bóg widzi naszą przyszłość, a ambicja jest temu przeciwna. Myślę, że należy uważać, kogo Pan słucha. Czasem Bóg może widzieć nas na gorszym miejscu na początku, a potem na lepszym, ale nie powinniśmy dążyć do zmiany, kierując się ambicją. Z kolei kreatywność i jej promowanie w nowoczesnym świecie ma być czymś szatańskim, dawać nam złudzenie, że jesteśmy jak Bóg. Zamiast tego mamy odczytać prawdę, dobro czy prawo naturalne. A więc na moje oko to słucha pan, w sensie powiedział pan w komentarzu, że napisał pan w komentarzu, że słyszałem, że. To zachęcam do tego, żeby tych ludzi nie słuchać. To brzmi jak takie słowa nowo nawróconego neofity tradycjonalisty, który dopiero co poznał tradycję i teraz właśnie uważa, że wszystko należy potępić, bo teraz on wie, jaka to jest prawda. Natomiast oczywiście we wszystkim da się znaleźć jakieś błędy, tak? To znaczy ambicja oczywiście może być swego rodzaju grzechem, to znaczy gdy wyrasta poza pewną stosowną miarę i staje się czymś takim pragnieniem, żeby dążyć do zaszczytów za wszelką cenę, no to oczywiście jest czymś grzesznym. Natomiast samo to, że człowiek pragnie osiągnąć pewien sukces, pragnie osiągnąć pewne konkretne dobro, jakim jest pewna, powiedzmy, nagroda, dobre imię, które jest wynikiem jego ciężkiej pracy. Samo w sobie to jest naturalne, dobre i potrzebne. Oczywiście musi być utrzymane w odpowiedniej mierze. Jeśli chodzi o kreatywność, znowu można, jeśli chcemy to poprowadzić w jakąś nieskończoność, to można z tego zrobić jakąś zupełną patologię i we współczesnym takim umiłowaniu kreatywności faktycznie może być coś patologicznego w tym sensie, że sztuka, która nie jest postrzegana jako właśnie panowanie rozumu nad jakąś materią, tylko taki swobodny wyraz uczuć i to jest właśnie takie kreatywne, tak? No w tym sensie może to być w jakiś sposób patologiczne. Natomiast nie samo w sobie tworzenie czy wyrabianie w człowieku takiej zdolności do tego, żeby myślał nie tylko w ramach pewnego schematu, ale żeby starał się szukać rozwiązań, które poza schematy wychodzą. Samo w sobie to jest zasadniczo potrzebne. W każdej praktycznie dziedzinie życia jest to umiejętność dosyć cenna i w tym sensie kreatywność jest czymś jak najbardziej dobrym, choć faktycznie ten współczesny jej kult i pewna, powiedzmy, przesadna waga, wartość jej przypisywana jest faktycznie czymś niewłaściwym. Czy bezpośrednio związanym z antykulturą? Może faktycznie jakiś element takiej walki antykulturowej w tym być, w tym takim gloryfikowaniu kreatywności, ale nie ma tutaj powodu, żeby twierdzić, że sama w sobie jest czymś złym. Kolejne pytanie. Czy osoba nie będąca w stanie łaski uświęcającej może zdobywać jakieś zasługi dla siebie lub dla innych? Zasługi w sensie nadprzyrodzonym nie, ale oczywiście wypełniając dobre uczynki,
może w ten sposób prosić Pana Boga o to, żeby dał jej tą łaskę nawrócenia, żeby przywrócił jej tą łaskę. Czyli nie da się zbierać nadprzyrodzonych zasług ani dla siebie, ani dla innych, nie będąc w stanie łaski uświęcającej, ale oczywiście na poziomie naturalnym wtedy te prośby kierowane do Pana Boga i dobre uczynki mogą wyprosić przede wszystkim właśnie tą łaskę nawrócenia dla tego, kto prosi. Jak chronić swoją żonę i dzieci przed dzisiejszymi atakami złego ducha? Mass media, szkodliwe ideologie, nieczystość, używki. To jest pytanie z gatunku ludzie. Dlaczego nie pyta pan o siebie, tylko pyta pan o innych? To jest zaskakujące. Naprawdę zaskakuje mnie to, że to pytanie zdobyło 25 polubień. Mnie od razu jakby razi w oczy to, dlaczego człowiek nie pyta o siebie, dlaczego nie pyta pan o siebie, tylko o innych. Jak chronić kogoś? Najpierw, przede wszystkim, zadbaj o swoją duszę. Przede wszystkim chroń siebie, pilnuj swojej duszy, pilnuj, walcz ze swoimi grzechami i wtedy jak najbardziej również należy troszczyć się o swoją rodzinę. Oczywiście należy troszczyć się o rodzinę, dbać o ochronę przed różnego rodzaju zagrożeniami. Na pewno jeśli chodzi o dzieci, to warto ograniczać i jak opóźniać im przekazywanie na własność różnego rodzaju urządzeń multimedialnych. To już dzisiaj coraz lepiej wiemy, jak bardzo te urządzenia potrafią szkodzić dzieciom i na pewno warto faktycznie konkretne ograniczenia wprowadzać. Tutaj i były już artykuły w Zawsze Wierni, materiały na naszym kanale, na przykład Ratuj swój mózg, rozmowa z panią Białecką na ten temat i były artykuły w Zawsze Wiernie na ten temat, także jeśli chodzi o media, to jak najbardziej warto to ograniczać. No, z żoną to pytanie jest w tym sensie zaskakujące, że gdy mówimy o dorosłej osobie, z którą mamy bliską relację, no to przede wszystkim po prostu przez wspólną rozmowę, ustalanie tego, jak sobie żyjemy, jak planujemy nasz dzień, w ten sposób wzajemnie się uchronimy i tutaj nie wiem, jak można sobie wyobrażać to, że teraz mąż chroni żonę przed tym światem. Nie wiem, co chce pan zrobić, przenieść się gdzieś. Można się przenieść, tak. Natomiast no, to jest wtedy znowu ochrona tak w takim samym stopniu dla siebie, jak i dla małżonki. Także pytanie jest moim zdaniem zdecydowanie z gatunku ludzie. Szczęść Boże, mam kilka pytań. Czy granie w karty nie na pieniądze jest grzechem? Nie. Czy organizacja, tradycja, rodzina, własność nie jest jakąś sektą? Też się zastanawiam. Znaczy, wydaje się, że nie, ale czasami faktycznie pewne zachowania są zaskakujące, to znaczy to takie zdobywanie w amerykańskim stylu tych pieniędzy, w stylu rozsyłania pobożnych gazetek pobożnym babciom i później wysyłanie im, że no, dostała pani gazetkę, to teraz proszę, prosimy o przelew i ofiarę, bo tutaj walczymy ze złym duchem i promujemy pobożność. Trochę to są takie metody, może nie całkiem sekciarskie, ale jednak trochę dziwne. Ja niestety często chodzę na nowus, ale za to staram się go utradycyjnić. Na przykład modlę się po łacinie i klękam w odpowiednim momencie przy kredo. Czy postępuję słusznie? Proszę łapki, bo to dla mnie ważne. A więc oczywiście ja zachęcam do tego, żeby nowus ordo jako ryt, który całościowo szkodzi wierze, porzucić, odciąć od niego stanowczo. W ogóle nawet swoją obecnością nie dawać nikomu pomysłu, że to jest coś dobrego. Tak? Unikam tego, bo to jest złe. Ja zachęcam do takiej postawy. Unikam tego, bo to niszczy wiarę. Unikam tego, bo to niszczy wszystko. Skoro niszczy wiarę, to niszczy naszą ojczyznę. To niszczy duszę, to szkodzi duszom naszych dzieci. To jest po prostu zło. No, to jest ryt, który być może jest największą katastrofą w historii Kościoła. Więc ja zachęcam do tego, żeby unikać Novus Ordo Missae jak zarazy i uczestniczyć w tradycyjnej mszy świętej. Oczywiście, że dusza, która stara się zrobić z tego, co może i jeszcze do końca nie wie. I oczywiście, że taka dusza, robiąc co może, łaski będzie otrzymywała. Ale gdy człowiek już widzi, że Novus Ordo to zło, no to wtedy powinien stanowczo powiedzieć, unikam tego. Odcinam się całkowicie. To jest ryt, który niszczy moją wiarę, niszczy wiarę moich bliskich. Unikam. Idę tam, gdzie faktycznie ta wiara jest. Daję świadectwo mojej wiary przez uczestnictwo w tradycyjnej mszy świętej.
Jak powinien postąpić katolik, gdy ktoś każe mu wyprzeć się wiary i splunąć na wizerunek Chrystusa pod groźbą zabicia osoby trzeciej? Pytanie to zrodziło się po obejrzeniu świetnego filmu Milczenie, który opowiada o prześladowaniach katolików w Japonii w XVI wieku i porusza między innymi ten dylemat. Pytanie jest z gatunku ludzie, ale tylko ze względu na to, że film Milczenie został nazwany świetny. Ludzie, przecież to jest dziadowski film. To znaczy, rozumiem, został pod pewnymi względami ładnie nakręcony, ale dziadowski, bo w ogóle nie oddaje ducha tych XVI-wiecznych jezuitów. W ogóle nie oddaje. To, co tam widzimy, to jest obraz takich współczesnych jezuitów, którzy noszą się po staremu, ale tacy rozemocjonowani, och, tacy, jak to, jakaż wiara wasza jest piękna i wielka i takie tam bzdety. Nie, ten obraz tych księży, które tam jest, ja nie wiem, czy ci ludzie jak kręcą, to jest w ogóle dosyć powszechny problem, jak kręcą filmy dzisiaj o jakichś zakonach, księżach kiedyś, to oni myślą, że ci księża dzisiejsi tacy wyprani z siły, emocji, z rozumu, że oni zawsze tacy byli, no chyba tak myślą, bo w sumie być może skąd mają wiedzieć, że tak nie było. A więc ci jezuici tam przedstawieni, to jest takie posoborowe dziadostwo wszczepione w realia XVI wieku. To nie jest dobry film. Ten film jest tak anachroniczny w sposobie myślenia tych jezuitów, który tam widzimy. To jest taki jeden wielki anachronizm, że jak ja to oglądałem, to mnie tam skręcało wewnętrznie. Nie dlatego, że jakby jest jakaś wielka dramaturgia, tylko dlatego, że jest to tak bardzo anachroniczne w kontekście tego myślenia jezuitów. Poczytajcie sobie Ignacego z Loyoli i porównajcie to do tych takich rozmemłanych, takich jezuitów, którzy tak tam, opa, jakie to jest piękne, jaka wiara wasza jest cudowna, jakie to wszystko jest takie, szkoda gadać. Ludzie, nie, to nie jest dobry film. A więc oczywiście wyprzeć wiarę się nie można. Nigdy nie mamy prawa, żeby wyprzeć się wiary. Natomiast oczywiście w takiej sytuacji, gdzie jest jakaś bardzo ekstremalna sytuacja, która stanowi okoliczność łagodzącą, oczywiście może to być bardzo poważna okoliczność łagodząca i taki człowiek, jeśli by nie daj Boże zdarzyło się, że wiarę się zaparł w ten czy w inny sposób, oczywiście gdy przyjdzie do spowiedzi świętej, no to jest to bardzo poważna okoliczność łagodząca, oczywiście może uzyskać bez problemu rozgrzeszenie i tak też ci Japończycy wielokrotnie postępowali, ta wiara jednak przecież tam przetrwała pomimo tych prześladowań, pomimo tak bardzo brutalnych prześladowań przetrwała, bo ci jezuici, nie jezuici, zapomnijmy już tych jezuitów z tego filmu, bo to dziadostwo takie w stylu tych współczesnych jezuitów łódzkich na przykład. O, to jest właśnie dobre porównanie. Ten Remi, który tam krzyczy więcej, daj nam więcej języków, więcej. No właśnie tacy jezuici tam w tym stylu, oni akurat nie krzyczą więcej języków, ale w tym stylu są w tym filmie przedstawieni. A ci Japończycy, którzy deptali wizerunek Pana Jezusa, później mieli taką praktykę pokutną, że myli nogi, a rozumiemy, że to raczej te nogi nie były czyste, w sensie mamy wiek XVI, to nie tak, że chodzili sobie w pięknych, wyczyszczonych pantofelkach po asfaltowanych ulicach, myli te nogi i wypijali tą wodę, w której umyli nogi, po to, żeby pokutować za to, że ten wizerunek Chrystusa zdeptali. I no właśnie starali się jak mogli pokutować i swoją wiarę zachować. I bez wątpienia tutaj Pan Bóg łatwo im mógł wybaczyć te grzechy ze względu właśnie na te okoliczności łagodzące, na tą wielką trudność, z którą zostali skonfrontowani, wielką pokusę, której zostali poddani. Natomiast to nie zmienia faktu, że człowiek nie ma prawa, żeby wiary się wyprzeć niezależnie od okoliczności. Czy kobieta może chodzić do ginekologa mężczyzny? Co do zasady tak, natomiast myślę, że zupełnie spontanicznie raczej kobiety będą wybierały kobiety jako ginekologów i myślę, że z punktu widzenia takiej moralności jest to również bardziej adekwatne. Natomiast nie jest to odwrotna sytuacja, nie jest niczym co do zasady niemoralnym. To jest ostatnie pytanie, które wybrałem na dzisiaj. Serdecznie dziękuję wszystkim za udział, również tym, którzy
którzy zadali pytania w stylu ludzie, nie są one jakieś katastrofalne i tragiczne, natomiast zasługują na to, żeby przypiąć im tą naszą łatkę. Ludzie. Dziękuję, odmawiam za, jak zawsze, dziesiątek różańca w intencji wszystkich oglądających, pytających, wszystkich uczestników naszych pytań i odpowiedzi. Pamiętajcie o pieszych pielgrzymkach do Gierszwałdu, do Częstochowy i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.